Okej, okay. siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony Chmielu, o, a to jest kolejny odcinek naszej serii A&A, czyli Zapytaj Chmiela, jest to już siódmy odcineczek, ostatnia nie było odcinka, Znaczy to, że kurde byłem trochę zajęty, nie miałem czasu, szczerze to mi się nic nie chciało, no i co, dobra, myślę, że bez zbędnego gadania jedziemy. Pytania jest w cholerę. Widzę, że tutaj niektóre osoby ładnie pocisnęły z pytaniami. Zobaczymy jak to będzie wyglądać zaraz. Myślę, że nie będę robił jakichś cięć specjalnie, bo uważam, że tak jest lepiej chyba bez cięć po prostu jechać. Także co, zaczynamy chyba pierwsze pytanie. PS4 masz podłączone do TV, czy do telewizora, czy do monitora? Mam podłączone PlayStation 4 do telewizora. Sorry, kartonów, nie kotonów. Kurwa, mać, nie wiem o co chodzi. Ile daj za kompa? O, w sumie, jakby tak popatrzeć, to za kompa dajemy jakieś 4000 łącznie tak w przybliżeniu mówię. Jak to się stało, że zacząłeś nagrywać? W sumie wiecie, co to było jakoś tak, że na początku zaczęło mi interesować, jak to jest możliwe w ogóle, żeby nagrywać z konsoli. Dopiero, dopiero po jakimś czasie ogarnąłem, że są takie rzeczy jak nagrywarki, takie właśnie takie sprzęty. Wtedy jeszcze na polskim YouTube jakoś w ogóle prawie osób nie, w ogóle osób nie było, co nagrywałoby coś z peceta, więc znaczy z konsoli, więc wpadłem na pomysł, że może coś nagrać i właśnie... Wtedy zaczynę nagrywać. Jeszcze to pamiętam, że były materiały bez komentarza głosowego. A teraz właśnie to się wszystko zmieniło jakiś rok temu chyba. Także tak, tak to wyglądało. A co z Outlastem? Outlasta na razie musiałem przerwać, bo, bo nie jestem w stanie jakoś specjalnie grać w tą grę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. A, ta gra, jak gram powyżej 10 minut w tą grę to po prostu siecze mi Bered i jest mordownia konkretna zobaczę jak to wyjdzie zobaczę postaram się coś nagrać ale nie obiecuję nic czy nagram Assassin's Creed Revelations tak tak nagram obiecywałem że nagram całą antologię antylogię także nagram czy PSL lubi grać na PS4? Jeśli tak, to gra czy gra lepiej od ciebie? O, PSL lubi grać na PlayStation 4. Ostatnio z ps grałem sobie w Nakam we dwójkę gramy i naprawdę jest fajnie. Czy gra lepiej ode mnie? Nie powiedziałbym, gramy mniej więcej na takim samym poziomie. O, czekajcie, bo się zawiesiłem. Coca-Cola czy Pepsi? Pepsi zdecydowanie, moim zdaniem, jest do lepsze. Chciałbyś mieć krzesło z kotonów, które zabiły hankę? kartonów. Krzesło z kartonów. Okej. Okay. Najgorsza gra, w którą grałeś. W sumie, najgorsza gra. Nie wiem czemu, ale jakoś strasznie mi odraziła gra MC Pixel. Która swoją drogą byłabym dosyć polecana. Ja po prostu zagrałem w to, grałem w to bardzo krótko. Około, nie wiem czy minutę trwało i wyłączyłem tę grę, bo się załamałem. Więc chyba mógłbym określić, że to właśnie ta gra. Czemu najpierw nagrywałeś gameplay, a nie let's playe? W sumie to było tak jakoś, że po prostu... Nie wiem, wiecie co, Miałem taki, taki koncept, że jakoś niespecjalnie nie mi się chciało nagrywać let's playe. I, I też właśnie mm, siedziałem w tych gameplayach cały czas. Jakoś, nie wiem, lepiej mi się grało przez jakiś czas samemu, po prostu skupiając się na rozgrywce, niż komentując. Jednak teraz to się wszystko zmieniło i, i myślę, że tak jest fajnie. Czy mam miniguna w domu? Kurwa, osiem jeszcze takich. Jeden mam taki w kształcie dildosa, takiego metalowego, jest bardzo fajny. Czy jesteś jednym z kiboli, co lata po mieście z maczetą? No, oczywiście, że tak, tutaj maczety w Krakowie, wiadomo, maczetowcem trzeba być. Maczety to jest ten, ten sport, ten styl życia, z maczetą na całe całe życie. Mówi się Kiślu czy Kisielu? Ba Kiślu, tak mi się zdaje. Mi się zdaje, że Kiślu. Sratatataryśius, z klanu, jest twój tat, to twój tata, no, no dobre. Uh, czemu Xbox One jest droższy od PlayStation 4? Moim zdaniem Xbox One jest droższy od PlayStation 4, tylko przez to, że ma w, w, w zestawie Kinecta, bo jakby sobie nie patrzeć, to uh, jakby dodali do Play 4 tą kamerkę w zestawie, to też by była podobna cena, tylko że tutaj to nie jest potrzebne. Uh, czy, z, czy znam innych YouTuberów z Krakowa? Tak, znam kilku YouTuberów z Krakowa, nie wiadomo kto to, nie będę cisnął minikami. nie będę. O, mówił, czy twoimi dolami jest Krzysztof że no, Oczywiście, że kurwa, tak? <laughs> czy jesteś jednym. To kurwa, już było. O Jezu, to już było. Czemu najpierw. To też było. Czy lubisz herbatę? Lubię herbatę. Powiedz mi, cześć, cześć. Powiedz mi, cześć, cześć. Wita śmietana Czy ogórki kiszone? zdecydowanie Kisiel wolę, bo nadaje się najlepiej na sanki. Czy można pomalować Amelinum? Nie pomalujesz Amelinum. Te W jakie gry z stopami, grasz stopami? Oczywiście próbowałem. No tak, grałem z stopami w gry, nagram Happy Wheels. Zobaczymy, czy pieseł jest spartiatą. Jest spartiatą, grasz w Minecrafta, nie, nie gram w Minecrafta. Wolałbym mieć tyle highsów, czy, czy taką sławę. Szczerze powiedziawszy, to nie chciałbym mieć ani jednego, ani drugiego, bo od dużej, zbyt dużej ilości highsów by mi się przypierdoliło w głowie, a taka sława. Znaczy sława, nie sława, no, no trochę takie dziwne uczucie, jak wychodzisz sobie do sklepu i ktoś na przykład chce twój autograf czy coś tego typu, nie? Dziwne, ale momentami było takie fajne. No i dobra, następne pytanie. Czy nadal mam zadawać debilne pytania? Czy nadal mam zadawać moje debilne pytania? Może zadawać, ale trochę mniej, bo było teraz akurat ich dużo. Uh, Adeks, ozjmij stopień rozpierdoli i takie pytanko. Tylko nie mów mi, że mało, bo spalę ci skarpetki w GTA Online. Hmm, około bym dał. Około. Około. O kurde, no. Około średnio, myślę, że to będzie dobre. O, uh, ile masz lat? Mam 17 lat, już mówiłem kiedyś. Ty jak masz na imię, jak niech na pewno mam na imię chmielu, tak? To jest dobry pomysł. Czy, z, czy zesrałeś się, bądź zeszczałeś kiedyś w majtasy, na przykład w przedszkolu zerówce, czy w podstawówce? Trudne pytanie, naprawdę. Oczywiście, że zesrałem się w Majty, tak? To jest moje życiowe przeżycie. Ale w sumie tak patrząc, to nie, chyba nigdy mi się nic takiego nie zdarzyło. Tym <laughs> bardziej w zerówce, chociaż nie wiem, w zerówce, znaczy w przedszkolu, nie wiem, z przedszkola mało co pamiętam. To było dawno, dawno temu. E, co myślisz o Murzyńskim wpychaniu chuja w dupę? <laughs> Czy, że wciągam Fedron z Przemem? Serdeczne 50 cm. Serdeczne... 150 cm ci w dupsko. E, murzyński chuj? Mm, w sumie wolałbym pięć cygańskich. Jednego rumuńskiego. I trzy chińskie. Takie bardziej koreańskie byłyby lepsze. Eee, przyznasz się, może, że wciągasz mefedron? O, oczywiście, że ciągnę mefedron, to jest takie życie na patencie. Co byś zrobił, gdybyś oglądał wiadomości w TV i powiedzieli, że by, że nastąpił armagedon zombie? hu. jest takie coś, że ponoć pierwsza rzecz, którą macie po prawej stronie. Pierwsza rzecz to jest po prostu pierwszy sprzęt do obrony przed zombie. Aktualnie mam szklankę z Coca-Colą, więc użyłbym szklanki z Coca-Colą. Ilu masz służących? Trzech murzynów, czterech cyganów i stado białasów. Czy pogramy w GTA Online? Um, bardzo możliwe, że zrobię coś takiego, że będę grał właśnie w GTA Online z widzami, ale to na jakiś live'ach czy coś tego typu bardziej, bo tak to, to ogółem nie mam za bardzo czasu. Więc myślę, że tak, na jakimś live'ie możemy sobie zagrać. Jaka jest twoja ulubiona gra retro? Uu, hu, hu. W sumie to Half-Life. Half-Life jest moją ulubioną grą taką. O, z czasów, z czasów bardziej takich, no młodszych czasów, bo Half-Life nie jest jeszcze taką specjalnie starą grą. Ale, 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 ale też Duke Nukem 3D też jest bardzo dobrym tytułem. Jak masz na imię? Na imię mam Paweł, już mówiłem kilka razy. Ale wolę, jak się mówi, do mnie chmielu, tak jest lepiej. E, rocket Mam nie działa, zrobiłem jak kiedyś. Mm, zrobiłem jak kazałeś. Pff, kurwa, już mi się usypia powoli. Więc pierwsza w nocy i dalej nie śpię. E, to bym ci proponował wpisać teraz. Czekaj, jakie tam były cheaty? Aizakmi? Aizakmi to był chyba na hajs, nie? Nie pamiętam, ale jakiegoś cheata sobie wpisz na pewno. Będzie się skuję w dupie. Co robisz? Zastanawiam się, skąd się wziął i ile wypiłem? To by był dobry plan. Yy, a mój też się nazywa Saba. No to spoko. Porwali ci piesła. Co najważniejsze, nie dali mu się wypróżnić. Dzwonię do ciebie i żądają okupu w wysokości Twojego konta na YouTube. Co robisz? Nagrywasz dalej dla widzów i zostawiasz pieseła, czy może oddajesz kanał, bądź go zamykasz i odzyskujesz pieseła do domu. Trudne pytanie, bardzo trudne, zadaje Żadeks. Mmm. Pieseł, jakby mi piesła porwali. Ja bym inaczej to rozegrał. Poszedłbym, kupiłbym innego piesła i dałbym im w, w zamian, zrobilibyśmy deala. Oni wydali mi piesła, ja bym dał im piesła. Wszystko byłoby dobrze i nie musiałbym oddawać swojego konta na YouTube, dzięki czemu mógłbym dalej nagrywać. Następne pytanie. Jeśli uważam, że film jest biedny, ale dobry, to co mam na myśli? Dobry czy biedny? Bo jak mówię, że biedny, to mam na myśli, że biedny, a jak mówię, że dobry, to mam na myśli dobry. Czy ten film będzie biedny, czy dobry, albo może być dobry, albo biedny, więc jak jest, jaki jest? Jeżeli ten film jest dobry, to on jest jednocześnie biedny, po takim względem, że dobroć w filmie może przekształcić się w biedotę. I pamiętaj, że biedota przekształcona w dobroć jest bardzo Biedną biedą. Jeżeli patrzyć na, ten, na, ten, na, na tą całą sprawę. Od punktu biedy pamiętaj, punkt biedy to jest punkt zaczepienia. Masz punkt biedy i punkt dobroci. dobroci. Więc moim zdaniem film będzie biednie biedny, dlatego iż no, twoje pytanie jest biedne po prostu. Biedno, biedno dobre tak trochę, ale bardziej biedne. O, czy oko bądź noga ci spierdala? Mm, tak, go mi na pewno ucieka. E, czy jak jestem po muszę zadawać pytania? Tak, musisz. Przez ile czasu liczyłeś sześcioliterowe słowo Łukasz? O raz mi się zdarzyło chyba. Trzy minuty. Czy tam dwie? <grym> Ale to była dobra faza. Jakiś najlepszy moment jak grałeś w GTA Online? Jakaś beka czy coś? Oj, nie pamiętam specjalnie. Nie pamiętam, mam w ogóle słabą pamięć. kolera. Ale dobra, widzę, że ostatnie wszystkie pytania już siadły. Także co, ja się z Wami żegnam. Zapraszam do następnego odcinka. Zadawajcie pytania, pamiętajcie. No i co, to by było na tyle z mojej strony cześć Wam wszystkim.